upadający z tą perspektywą za 15-20 lat, jeśli nie zostaną podjęte. Co pan za co? Że GKS się, ten przykład GKS-u się może rozszerzyć. Państwa, i chciałem to w tej dzisiejszej prezentacji wykazać, że dekarbonizacja jest procesem nieuchronnym i to nie z powodu, o którym tutaj pani mówiła, tylko jeszcze z innego powodu, który teraz nabiera coraz większego znaczenia. Ale chciałbym zacząć od pewnej refleksji dotyczącej stanu dyskusji na temat dekarbonizacji w Polsce. Przynajmniej tej dyskusji, która dociera do szerokiej opinii publicznej. Mianowicie w tej dyskusji zdominowana jest przez dwa skrajne stanowiska. Jedno stanowisko to jest takie stanowisko, że dekarbonizacja, jeśli w ogóle, to jest kwestia bardzo, bardzo odległej przyszłości. I drugie stanowisko, że dekarbonizacja jest na wyciągnięcie ręki. Teraz to pierwsze stanowisko reprezentowane jest głównie przez kręgi rządowe i przez rząd i kręgi związane z szeroko rozumianą energetyką węglową. Tutaj się forsuje tą znaną tezę, że dekarbonizacja musi wykraczać poza ten przyjęty przez Unię okres 2050 roku i wskazuje się tutaj przynajmniej na trzy argumenty się tutaj przywołuje. Dlaczego przywołuje się do uzasadnienia tej tezy? Mianowicie, że jest brak alternatywy dla węgla jako gwaranta ciągłości dostaw. Po drugie, że koszty dekarbonizacji są ogromne. Padła ta suma już 500 miliardów złotych. No i że są, i trzeci argument, to oznaczało fatalne konsekwencje gospodarcze i społeczne dla tych regionów, których los związany jest z węglem. I to, co się nie dostrzega, tego, czego się nie dostrzegają zwolennicy tego stanowiska, to jest to, że nieuchronność tego szybkiego rozwoju energetyki odnawialnej jest źródłem narastających problemów ekonomicznych dla energetyki węglowej, które przeradzają się w takie zjawisko, które tutaj określam jako destrukcję ekonomiki źródeł węglowych. I po drugie, narastają te środowiska, w ramach tego stanowiska nie dostrzega się kwestii narastającej wagi i aktualności problemu łagodzenia społecznych i ekonomicznych właśnie konsekwencji dekarbonizacji. Z kolei jeśli chodzi o to drugie stanowisko, czyli dekarbonizacja w zasięgu ręki, no to przede wszystkim bagatelizuje się tutaj ten fakt, że w naszych warunkach węgiel ciągle jeszcze przez najbliższe lata będzie pozostawał tym gwarantem bezpieczeństwa czy ciągłości dostaw. I po drugie, w tym stanowisku tych takich zwolenników radykalnej dekarbonizacji nie eksponuje się, czy nie pomija się, w końcu w sumie bardzo ważny problem właśnie tych społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji dekarbonizacji. Teraz w moim przekonaniu, to jest jakby punkt wyjścia do mojej prezentacji, to trzeba powiedzieć, że w tej krajowej dyskusji po pierwsze nie dostrzega się kwestii w sposób właściwy, kwestii przyczyn nieuchronności i wyzwań związanych z dekarbonizacją. Dalej, pokazuje się w tej dyskusji tego, że proces dekarbonizacji już się dokonuje na świecie. I po trzecie, że nie uwzględnia się doświadczeń innych krajów, które znajdują się na zaawansowanym etapie dekarbonizacji. Tutaj chciałbym zwrócić przede wszystkim, to trochę ryzykowne to jest, bo Niemcy nie zawsze są postrzegani jako dobry przykład do naśladowania, ale trzeba koniecznie moim zdaniem zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Niemczech. Z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, ze względu na podobieństwa sytuacji między Polską a Niemcami, no i te podobieństwa związane są z tym, że Niemcy mają jeszcze większy potencjał węglowy niż Polska. Po drugie, że ta dekarbonizacja będzie dokonywała się w warunkach braku energetyki jądrowej, ponieważ od 2020 do 2022 roku oni całkowicie odchodzą od energetyki jądrowej, czyli
podobna sytuacja jak w przypadku Polski. I po trzecie wreszcie, że Niemcy mają te same mniej więcej warunki naturalne, które determinują rozwój energetyki odnawialnej. I dalej, jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Niemcy, a mianowicie sposób podejścia do procesu dekarbonizacji. A mianowicie ten sposób podejścia charakteryzuje przede wszystkim zawarcie ponadpartyjnej zgody, jeśli chodzi o sposób przeprowadzania dekarbonizacji. I po drugie, że Niemcy, to zresztą Niemcy z reguły, lubią wszystko mieć uporządkowane, może nie wszystko, ale większość rzeczy mają uporządkowane. W związku z tym oni już wiedzą, że ten proces dekarbonizacji nie może się tutaj zdać na to, żeby to był żywiołowy proces. To oni traktują proces dekarbonizacji jako proces, który powinien przebiegać w warunkach pewnego porządku, prawda? Jest rozłożony w czasie. Przypominam, że Niemcy dopiero w 1938 roku zamierzają całkowicie odejść do węgla. To jest maksymalna data, bo nie wyklucza się, że to stanie się wcześniej. I teraz, Państwa, przechodzę do tego, jakie są powody twierdzenia o tej nieuchronności dekarbonizacji. No, u nas się niestety cała uwaga od lat już koncentruje na tej problematyce, o której tutaj była mowa w pierwszej części, czyli nawet na postulatach polityki klimatycznej. Trzeba od razu powiedzieć, że Państwa, w Polsce po 2000 roku, czyli od czasów premiera Steinhoffa, żadna formacja polityczna nie wierzyła w skuteczność, znaczy nie wierzyła w to, że polityka klimatyczna to są realia, a raczej przyjmowała zdarzenia, że to jest chwilowa moda, która przejdzie, trzeba tylko przeczekać. No tymczasem dzieje się dokładnie odwrotnie. Dzieje się dokładnie odwrotnie. Ja bym nie chciał tutaj szerzej o tym się zatrzymywać, bo to już jest powszechnie znane, tylko chciałbym zwrócić uwagę na niektóre przejawy tego narastającej presji polityki klimatycznej, a mianowicie zmieniająca się opinia publiczna. Opinia publiczna w coraz większym stopniu, o czym zresztą zaczyna popierać te postulaty polityki klimatycznej, o czym świadczą wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów niemieckich, wyborów w innych krajach, gdzie partie zielonych zdobywają sobie coraz większe poparcie. Chciałbym także zwrócić uwagę, co się dzieje w kręgach biznesowo-finansowych. Otóż w tej chwili w krajach zachodnich upowszechnia się taka inicjatywa odmowy zakupu energii wśród wielkich odbiorców, zakupu energii elektrycznej w źródłach węglowych. I tak na przykład w Stanach Zjednoczonych ponad 200, zwłaszcza największych korporacji związanych z nowymi technologiami, po prostu zawiązało taki alians i oni po prostu nie kupują energii ze źródeł odnawialnych. Zmienia się także podejście, to już jest znane dosyć powszechnie, podejście sfery finansowych, a mianowicie odmowa finansowania inwestycji w tą tak zwaną brudną energetykę. No tutaj nie będę mówił o koncepcji ładu energetycznego, zielonego ładu, no dlatego że to jest jakby kolejny dowód na to, jakiej siły sprawczej nabiera ta polityka klimatyczna. Jak ja z tego wniosek wyciągam? No, ponieważ ja wiem, że istnieją wątpliwości co do tego, czy dokonujące się zmiany klimatu mają charakter antropogeniczny, czy nie. Antropogeniczny, czyli związane są z działalnością człowieka, a konkretnie mówiąc emisją dwutlenku węgla. Proszę Państwa, no niezależnie od tego, czy wierzymy w to, czy nie, to musimy przyjąć do wiadomości, że dzisiaj mamy do czynienia z tak silną narracją polityczną, że sprzeciwianie się tej narracji i dowodzenie, my nie będziemy tego robić, bo my nie wierzymy w to, że to ma jakiś związek z ocieplaniem się klimatu, to jest działaniem przeciwskutecznym. I teraz chciałbym jeszcze, kończąc ten wątek polityki klimatycznej, zwrócić uwagę na takie przejawy sukcesu tej polityki klimatycznej, bardziej konkretne. Tu po pierwsze, w zeszłym roku odnotowano stabilizację w całym świecie, stabilizację emisji CO2. A w Europie mamy do czynienia z bardzo takim gwałtownym spadkiem produkcji energii elektrycznej z węgla. No mają tutaj Państwa stosowne daty na tym slajdzie. I właśnie,
Jaka jest druga siła sprawcza, która w moim przekonaniu dzisiaj całkowicie jest jakby niedoceniana w naszej debacie, w naszym dyskursie na temat dekarbonizacji, a która w moim przekonaniu, to nie tylko w moim przekonaniu, ale dobiera no, takiego charakteru, takiego czynnika, który się często określa po angielsku game changer, czyli czynnika przełomowego. Otóż Państwo, u nas się mówi czasami o technologiach, ale technologia u nas się traktuje w sposób taki wycinkowy, to ta technologia, to ta technologia, to jeszcze inna technologia. Tymczasem na ten czynnik technologiczny trzeba patrzeć w określony sposób. Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia z ogromnym już w tej chwili zbiorem różnego rodzaju technologii. Co więcej, ten zbiór się stale rozszerza i to są technologie, które dotyczą wszystkich ogniw procesu wytwarzania wartości w sektorze energetycznym, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej. Drugim takim elementem, który trzeba uwzględnić, patrząc na rolę tego czynnika technologicznego, to jest to, że te technologie znajdują się co prawda na różnym etapie zaawansowania, czyli mamy już technologie, które już są, mają zastosowanie komercyjne, są technologie, które się określa jako technologie w zasięgu ręki i technologie no, przyszłości. Ale niezależnie od tego, na jakim etapie się te technologie znajdują, to dotychczasowe doświadczenia wskazują, że technologie to coraz szybciej osiągają stan gotowości do komercyjnej aplikacji, komercyjnego wdrożenia. I wreszcie te technologie trzeba traktować z perspektywy holistycznej. Co to znaczy z holistycznej? Czyli dostrzegać, że one mają charakter współzależny, to znaczy jakby się uzupełniają, są komplementarne. I wynikiem tej współzależności jest to, że w wdrażaniu tych nowych technologii kryje się taki ogromny potencjał efektu synergii, który właśnie będzie nadawał tym technologiom charakter czynnika przełomowego. Czyli to ma wiele znaczenia, że tutaj mamy do czynienia z pewną obiektywną rzeczywistością, postęp technologiczny. No to nie jest kwestia, jak niektórzy twierdzą, dekarbonizacja wynika z ideologii, tylko tutaj wynika ze zmian technologicznych, jakie się dokonują. I teraz, Państwo, jakie są najważniejsze obecnie, podkreślam obecnie, ponieważ jak mówię, te technologie energetyczne się stale rozwijają, a zatem nie trudno w tej chwili przewidzieć, jakie się pojawią jeszcze inne technologie. W każdym razie mamy dwie takie grupy technologii składające się na ten zbiór nowych technologii energetycznych, mianowicie technologie uruchamiające zasoby energetyki odnawialnej i technologie wspomagające rozwój OZE. I jakie to są technologie? To są dwie z kolei grupy technologii, a mianowicie technologie magazynowania energii elektrycznej, które w tej chwili są najbardziej dynamicznie rozwijającym się kierunkiem badań i rozwoju technologicznego oraz technologie cyfryzacji elektroenergetyki, które to technologie cyfryzacji energetyki, obie te rodzaje grupy technologii będą nam na początku osłabiać, a w dalszej perspektywie minimalizować podstawową wadę energii odnawialnej, jaką jest przerywalność dostaw. Czyli będą jakby osłabiały rolę węgla jako tego bezalternatywnego czynnika zapewniającego ciągłość dostaw. I teraz Państwa, postęp w tej transformacji będzie wyznaczał tempo oraz sposób przebiegu dekarbonizacji. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować proces dekarbonizacji w czterech jakby fazach. Te dwie fazy to już niektóre kraje mają za sobą, a dwie kolejne fazy no to jest taka pewna predykcja oparta na tym, jaki jest stan zaawansowania i co się można spodziewać, jeśli chodzi o rozwój technologii. Otóż pierwsza faza dekarbonizacji to jest faza, kiedy OZE są niekonkurencyjne kosztowo. I przegrywają w sensie ekonomicznym z energetyką konwencjonalną, energetyką węglową. I jak się wtedy może dokonać proces dekarbonizacji? No, proces dekarbonizacji może dokonać się tylko za sprawą państwa, które będzie wspierało tą dekarbonizację poprzez subsydiowanie energetyki odnawialnej, poprzez specjalne regulacje, prawda, które na przykład będą dawały pierwszeństwo zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Podstawowe ograniczenie, jakie tutaj napotyka na ten proces dekarbonizacji, to są oczywiście wysokie koszty i ceny. I w związku z tym w tej fazie dekarbonizacji, no, dekarbonizacja może dokonywać się tylko w krajach bogatych, które mogą sobie pozwolić na
na tego typu politykę gospodarczą. No i tutaj przykładowym przykładem takiego rodzaju polityki to jest niemiecka Energiewende, czyli ta polityka właśnie rozwoju energetyki odnawialnej, która kosztowała państwo niemieckie przeogromne pieniądze, jak dotąd. I druga faza procesu dekarbonizacji to jest faza, kiedy źródła odnawialne zaczynają uzyskiwać coraz większą konkurencyjność. Ja tylko może, proszę Państwa, bo tutaj o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Mianowicie o energetyce słonecznej. Ona ma ona jest najbardziej perspektywicznym kierunkiem rozwoju energetyki odnawialnej. Aby podać przykład, to powiem, że dzisiaj, przy dzisiejszej stanie technologii pozyskuje się tylko 7% źródła fotowoltaicznych, 7% energii elektrycznej, energii słonecznej zamienia się słoneczną. W tej chwili doświadczalnie potwierdzono już, że można z tego spektrum promieniowania docierającego do Ziemi wykorzystać 40%. Natomiast teoretycznie udowodniono już, że można pozyskiwać aż 90% spektrum energii, które dociera do Ziemi. Czyli proszę zwrócić uwagę, jaki czeka nas prawdopodobnie przeskok z 7% do 90%. Prawda? Jeśli uwzględnić jeszcze, że dzięki nowym materiałom, prawda, będzie można bardzo poważnie zwiększać powierzchnię, prawda, która absorbuje energię słoneczną, to wtedy mamy właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego energia słoneczna jest tutaj najbardziej perspektywicznym źródłem energii. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do tej drugiej fazy, to jest faza, kiedy źródła odnawialne uzyskują status źródeł konkurencyjnych kosztowo. No to co się wtedy dzieje? To co się wtedy dzieje, coś takiego, że proces dekarbonizacji zaczyna się odbywać nie w oparciu o bodźce administracyjne, ale w oparciu o bodźce ekonomiczne. Czyli zaczyna tutaj działać mechanizm oddolny, prawda? Siła bodźców ekonomicznych będzie tutaj funkcją wzrostu opłat za emisję CO2. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach ta opłaty wzrosły z 5 euro, w ostatnich 4 chyba latach, z 5 euro do 27 euro, prawda? Czyli ponad 5-krotnie, oraz zaostrzania wymagań w zakresie emisji innych jeszcze zanieczyszczeń. Czyli to będą czynniki przyspieszające siłę działania bodźców ekonomicznych, bo cena energii ze źródeł konwencjonalnych będzie rosła, prawda? A jak będzie rosła, to tym samym będzie poprawiała konkurencyjność źródeł odnawialnych. No i teraz mamy już przykład tego, prawda? Że my zaczynamy wchodzić w tą właśnie fazę dekarbonizacji, bo mamy w Polsce ewidentny już w tej chwili boom, jeśli chodzi o energetykę fotowoltaiczną. Oczywiście jakbyśmy na to patrzyli z perspektywy, jaki jest udział, to on jest oczywiście w tej chwili jeszcze stosunkowo znikomy, prawda? Ale należy założyć, że ten udział będzie szybko rósł. I tutaj docieramy do kluczowego z punktu widzenia tej prezentacji problemu, mianowicie, że jak zaczyna rosnąć udział energetyki odnawialnej, w tak zwanym miksie energetycznym, to rozpoczyna się proces destrukcji ekonomiki źródeł węglowych. I dlaczego tak się dzieje? A no dlatego się tak dzieje, że rentowność energetyki wielkoskalowej, węglowej i jądrowej, jest funkcją wielkości sprzedaży i czasu pracy. Teraz czyli to są źródła, które powinny chodzić na okrągło, żeby były źródłami rentownymi. Teraz w momencie, kiedy zaczyna rosnąć udział OZE w miksie energetycznym, no to w sposób naturalny ta energia elektryczna ze źródeł odnawialnych zacznie wypierać z rynku energię ze źródeł konwencjonalnych. Czyli źródła konwencjonalne będą rejestrowały spadek przychodów i wzrost kosztów, i dodatkowo jeszcze wzrost kosztów wynikający z niskiej elastyczności źródeł węglowych. Państwo, nie wiem, czy Państwo zetknęli się z pojęciem cen ujemnych. Już w Niemczech elektrownie węglowe i jądrowe płaciły nawet 100 euro za to, żeby ktoś od nich chciał łaskawie odebrać energię elektryczną. Dlatego, że w sytuacji, kiedy te dostawy ze źródeł odnawialnych są zmienne, czyli one, kiedy w dniach
słonecznych i wiatr z dużym wiatrem, energia słoneczna, energia odnawialna całkowicie zaspokajała potrzeby rynku, w związku z tym trzeba było wyłączać te elektrownie. No ale wyłączenie tych elektrowni wiąże się z kosztami, w związku z tym zrozpaczeni i zdesperowani wytwórcy oczekiwali za opłatę, za to, żeby odlik jednak tą energię elektryczną odbierać. No, czyli to oczywiście musiało rujnować rentowność tych elektrowni. I teraz ratowanie rentowności tych elektrowni poprzez podnoszenie ceny zakupu ze źródeł węglowych uruchamia coś takiego, co się w literaturze i na Zachodzie nazywa spiralą śmierci, czyli pogłębiającą się nierentowność źródeł węglowych i ten proces w szczególny sposób będzie dotykał nowych źródeł, czyli tych niezamortyzowanych źródeł, bo one zaczynają się przekształcać w tak zwane aktywa osierocone. A aktywa osierocone to są takie aktywa, które niezdolne są do generowania dochodów, które były pokryły koszty wyłożone przez inwestorów na budowę tych źródeł. I to jest argument za tym, że dzisiaj budowanie nowych źródeł węglowych, no to jest po prostu gwarantowany przepis na ponoszenie kosztów osieroconych w przyszłości. Proszę Państwa, czyli to, co ja tu przed chwilą powiedziałem, to nie jest teoria, proszę Państwa. Teoria spirali śmierci. Chciałbym to zaprezentować na przykładzie niemieckim. Otóż problemy energetyki węglowej w Niemczech zaczęły się od momentu, kiedy... A, jeszcze jedna uwaga, też, ponieważ widzę, że Pani robi zdjęcia, ale to chciałbym uprzedzić, że ta prezentacja jest dosyć szczegółowo rozpisana, ponieważ założyłem, że ją przekażę Państwu do użytku. Także nie ma takiej potrzeby, żeby... Nie mamy tajemnic. Ci wszyscy, którzy będą zainteresowani, to tą prezentację oczywiście otrzymają. Także to o to mi chodziło. No i co, teraz właśnie, jak wyglądają problemy energetyki węglowej w sytuacji, kiedy udział energetyki z OZE osiąga poziom 30% w miksie energetycznym. A to już stało się gdzieś koło 2013 roku w Niemczech. Bo tam, jak mówiłem, ta energetyka rozwijała się dzięki ogromnemu wsparciu rządu niemieckiego. Otóż od tego momentu został uruchomiony proces stopniowy i nabierającej coraz szybszego tempu utraty rentowności elektrowni węglowych. I jakie były przyczyny tego? No przyczyną tego były takie, że na rynku energii elektrycznej pojawia się energia z OZE, której koszty krańcowe zbliżone są do zera. A zatem tego rodzaju energia musi obniżać poziom kosztów hurtowych na rynku hurtowym energii elektrycznej. Czyli drugi powód to jest to, że zaczyna się zmniejszać potencjał zwiększać stopień wykorzystania potencjału wytwórczego energetyki węglowej. Proszę Państwa, dzisiaj wykorzystuje się potencjał węglowy tylko w 25%, czyli energetyka węglowa dzisiaj wytwarza 25% tego, co mogłaby wytworzyć, gdyby pracowała na okrągło. No i jaki jest efekt tego typu zmian? A nawet efekt tego typu zmiany, że po pierwsze w Niemczech zaczyna się zamykanie najmniej rentownych bloków, już ponad 50 bloków zamknięte zostało po 2013 roku. Dalej, w związku z tym, że energetyka węglowa ciągle w Niemczech potrzebna jest do utrzymania tej działalności źródeł w podstawie, prawda? No to w takim razie rząd podpisuje jednorazowe kontrakty, które w jakimś stopniu wyrównują straty, które zaczynają ponosić elektrownie węglowe. Ten spadek rentowności elektrowni węglowych prowadzi do gwałtownego spadku kapitalizacji, czyli wartości giełdowej tych elektrowni, tych koncernów. Tam są cztery główne koncerny i te dwa największe, proszę zwrócić uwagę, jak gwałtownie spadła ich stopień kapitalizacji, wartość ich kapitalizacji. No i w związku z tym oni musieli dalej, tutaj podpunkt D, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze w 2009 roku z aktywów węglowych E.ON uzyskał 8 miliardów zysków, w 2016 zarejestrował 15 miliardów strat. No i w związku z tym te elektrownie, te koncerny musiały podjąć działania na rzecz wewnętrznej restrukturyzacji, czyli wydzielenia źródeł węglowych od źródeł odnawialnych i traktować te źródła węglowe jako ten aktyw schodzący już ze sceny. Państwa, i to wszystko, o czym mówiłem, dotyczyło energetyki na węglu kamiennym.
A energetyka na węglu brunatnym, czyli ta energetyka, która Państwa najbardziej dotyczy, ona jeszcze do końca 2018 roku była najtańszym rodzajem energii wytwarzanej w Niemczech. No ale na skutek tych właśnie tej zmiany, jeśli chodzi o gwałtownej zmiany, jeśli chodzi o poziom cen uprawnień, w 2009 roku ta energetyka także utraciła zdolność, znaczy także utraciła rentowność. No i to zazwyczaj jakie się pojawiają wyzwania w tej drugiej fazie dekarbonizacji. No to po pierwsze, pierwszym takim wyzwaniem to jest lekcja, która wynika z doświadczeń niemieckich, to jest konieczność modernizacji sieci dystrybucyjnych w taki sposób, żeby dostosować je do współpracy z działającym w innym niż źródła konwencjonalne trybie. Dalej, rozwój systemów komunikacji z odbiorcami, z prosumentami, właśnie aby dzięki tym lepszym systemom komunikacji, żeby jakby ułatwić funkcjonowanie całego systemu energetycznego. Dalej, drugim takim wyzwaniem to jest przygotowanie spółek wytwórczych i dystrybucyjnych do nowych zupełnie modeli biznesowych oraz oferowania nowych rodzajów usług, żeby nie dać się wyprzeć z rynku energii elektrycznej przez nowe koncerny. To jest związane, Państwa, z postępującą z cyfryzacją energetyki, z wprowadzaniem cyfrowych technologii do energetyki, co sprawia, że coraz większym zagrożeniem dla tej tradycyjnej energetyki, dla utilities, czyli przedsiębiorstw użyteczności publicznej, są takie koncerny jak Google, te wszystkie koncerny, wielkie koncerny, korporacje oparte na nowych technologiach cyfrowych, które mogą po prostu, będą wchodzić na ten rynek energii elektrycznej i wybierać z tego rynku, jeśli te przedsiębiorstwa nie dostosują się do nowych wyzwań, będą wypierać je z rynku. No i wreszcie kolejnym wyzwaniem to jest to, o czym już tutaj dzisiaj była mowa, czyli przygotowanie i rozpoczęcie realizacji programu, po pierwsze, redukowania potencjału energetyki węglowej, po drugie, no, opracowanie programu, który redukowałby ekonomiczne i społeczne skutki dekarbonizacji. I tak, Państwa, pozwoliłem sobie jeszcze opowiedzieć o dwóch następnych fazach, bo ile te dwie pierwsze fazy, to odwołują się do realiów. O tyle trzecia faza i czwarta faza to już jest pewna, jak powiedziałem, predykcja, czyli to jest pewne przewidywanie tego, co się dalej będzie działo, ale oparte na takich twardych przesłankach dotyczących kierunków rozwoju technologicznego, jeśli chodzi o energetykę. Otóż po pierwsze, w tej trzeciej fazie będzie słabła rola węgla jako gwaranta stabilności dostaw. Jako gwaranta stabilności dostaw. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, węgiel będzie w coraz większym stopniu, to już się dzieje w większości krajów europejskich, będzie wypychany przez energetykę gazową, która traktowana jest jako rozwiązanie przejściowe. Czyli ja tutaj w pełni zgadzam się z tą uwagą, która Pani tutaj wygłosiła, że mianowicie tej energetyki gazowej nie można zbyt bardzo w nią inwestować, dlatego że uważa się, że po roku 40 ta energetyka gazowa również będzie szła w śladem węgla, czyli będzie wychodzić z użytkowania. Dalej, w tej trzeciej fazie będzie dokonywało się doskonalenie i implementacja technologii wspomagających rozwój OZE. I tutaj przede wszystkim chodzi w pierwszej kolejności o rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej. I tu chodzi, proszę Państwa, my tutaj w tym naszym obiegu medialnym mówi się o potencjale magazynowania 1 MW, 2 MW, 10 MW, 40 MW. W najbliższych paru latach w krajach zachodnich planuje się wybudowanie potencjału magazynowego liczonego w tysiącach MW, a nie w dziesiątkach czy setkach MW. Czyli mamy to już pierwszy element odpowiedzi na pytanie, że węgiel wcale nie musi być tym bezapelacyjnym gwarantem stabilności dostaw. Drugim kierunkiem, który będzie rozwoju technologicznego, który będzie powodował
osłabianie roli węgla jako tego stabilizatora dostaw, gwaranta ciągłości dostaw, to jest rozwój tych technologii cyfrowych, które będą prowadziły przede wszystkim do uaktywnienia strony popytowej oraz do rozwoju coraz bardziej niezależnych od energetyki konwencjonalnych rynków lokalnych rynków energii elektrycznej. I teraz, Państwa, bardzo krótko, co oznacza uaktywnienie strony popytowej, która dotąd w tej tradycyjnej modelu energetyki była stroną sztywną. Otóż uaktywnienie strony popytowej polega na tym, że pojawiają się firmy, które oferują dużym odbiorcom energii elektrycznej programy, które pozwalają im jakby redukować zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresach w taki sposób, żeby nie zakłócać ich działalności, w okresach, kiedy w okresach szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną. Chciałbym przypomnieć, że w okresach szczytu na energię elektryczną cena energii elektrycznej bardzo gwałtownie rośnie, tam gdzie są prawdziwe rynki. No, podam tylko przykład, że na rynku australijskim poza szczytem energia elektryczna 1 MWh kosztuje 100 dolarów australijskich, w okresie szczytu rośnie do 14 tysięcy euro za MWh. No co to oznacza? No, to oznacza, że takim przedsiębiorstwom opłaca się w tych okresach, kiedy ona osiąga taki, podjąć jakieś działania na rzecz przesunięcia popytu na okresy pozaszczytowe. I na razie ta technologia, ta metoda uaktywnienia strony popytowej dotyczy dużych odbiorców, ale w momencie, kiedy upowszechni się tak zwany internet rzeczy, a internet rzeczy to polega na tym, że wszystkie urządzenia pobierające energię elektryczną u odbiorcy podłączone są pod sieć i działają według pewnego algorytmu, czyli działają na przykład na polecenie operatora systemu, który je włącza, albo w okresach, kiedy w taki sposób, żeby nie naruszyć, że tak powiem, efektywności działania tych urządzeń. I teraz, jeśli chodzi o rozwój rynków lokalnych, to ten rozwój rynków lokalnych będzie dokonywał się za sprawą przede wszystkim upowszechnienia się koncepcji tak zwanej wirtualnej elektrowni. To jest ta koncepcja dotyczy rozproszonych źródeł, które dzięki wdrożeniu systemów informatycznych będą mogły działać w sposób taki skoordynowany, prawda, który będzie powodował, że te źródła będą bardziej, że ten proces, jakby ten system energetyczny będzie charakteryzował się znacznie większą elastycznością procesu wytwarzania energii elektrycznej, że będzie następowało zmniejszanie obciążenia sieci energetycznej. Dalej podniesiony zostanie stopień niezawodności dostaw i wreszcie będzie rosnąć stopień autonomii tych rynków lokalnych. Państwo, dzisiaj mamy już na Zachodzie dużą ilość małych rynków, które są nie tylko że w pełni samowystarczalne, czyli niezależne od energii z sieci, ale które sprzedają do energii, do sieci poważne nadwyżki. Przy dzisiejszych rozwiązaniach ten stan samowystarczalności zapewnia tym okręgom wykorzystanie jako źródła energii lokalnych zasobów rolniczych i biomasy i zasobów leśnych. One zapewniają ten dostawę energii elektrycznej wtedy, kiedy nie wieje wiatr i nie świeci słońce. I wreszcie, Państwa, taką technologią, która będzie ułatwiała rozwój tych rynków, coraz bardziej samodzielnych, autonomicznych rynków lokalnych, ale to jak mówię, mówimy tej odległej przyszłości, lata 40, 20, to nie dzisiaj, prawda. To jest technologia blockchain, która znana jest pewnie z innej jakby branży, ale ta technologia blockchain będzie umożliwiała powstanie rynku na tych rynkach lokalnych, czyli rynku polegającym na tym, że ci rozproszeni prosumenci będą między sobą mogli realizować transakcje kupno-sprzedaży energii elektrycznej. I wreszcie czwarta faza, kończę już. Czwarta faza energii, procesu dekarbonizacji to jest powstawanie elektroenergetyki w pełni zdekarbonizowanej. Tutaj, Państwa, pojawia się taka technologia, o której dzisiaj już wiemy, ale której dzisiaj zastosowanie jest nieopłacalne, mianowicie energetyka wodorowa.
czym związana jest energetyka, jaki jest dzisiaj problem z energetyką wodorową. Problem z energetyką wodorową polega na tym, że uzyskanie wodoru wymaga ogromnej ilości energii elektrycznej. Zakłada się, że w związku z tym rozwojem, zwłaszcza energetyki solarnej, ceny, koszty uzyskiwania energii elektrycznej będą tak niskie, że będzie opłacało się wykorzystać tą ogromną energię do wytwarzania wodoru, a wodór to jest sposób na magazynowanie energii elektrycznej. Dlatego, że wodór dzięki ogniwom paliwowym służy do wytwarzania energii elektrycznej. Czyli mamy właśnie nieograniczone rozwiązanie gwarantujące nam jakby ciągłość dostaw energii elektrycznej bez węgla. No i takim zakończeniem tego procesu dekarbonizacji to jest proces integracji tego sektora elektroenergetycznego z innymi sektorami, które konsumują energię elektryczną. I tak Państwa, już na samym, o samym końcu. No, jak główne przesłanie tej mojej prezentacji to jest takie, że będzie nie ma przyszłości. No i trzeba po prostu tej prawdzie spojrzeć w oczy, prawda, i przyjąć to do wiadomości. I w związku z tym uważamy, że wszyscy, którzy stoją na stanowisku tej nieuchronnej dekarbonizacji, twierdzą, że projekt Złoczew to jest nie tylko projekt, który nie broni się w sensie ekonomicznym, ale to jest projekt, którego podjęcie groziłoby poważnymi konsekwencjami. Mianowicie po pierwsze zmniejszałoby albo usuwałoby motywację do podejmowania już teraz działań na rzecz minimalizowania skutków nieuchronnego, prawda, zakończenia działalności w dotychczasowej formie kompleksu bełchatowskiego. I to jest oczywiście stoimy przed wyborem. Albo strategia proaktywna, czyli działamy wcześniej, aby wyprzedzić te skutki, które nas nieuchronnie czekają, albo przyjmujemy strategię reaktywną, czyli czekamy, aż się pojawią problemy i wtedy się zastanowimy, co z tymi problemami zrobić, jak je rozwiązać. No i my się wejście w ten projekt Złoczew, no oczywiście nas dyskwalifikuje jako potencjalnego beneficjenta różnych środków wsparcia, nie tylko unijnych. Tutaj pan nasz kolejny tutaj gość, prawda, powie, że to nie tylko Unia może wspierać procesy restrukturyzacji, procesy transformacji. I tak Państwa, no my przecież Bełchatów ma prawie 20 lat na to, żeby znaleźć pomysł na siebie. To nie jest tak, że to już jutro, pojutrze. No ale możemy przyjąć strategię, albo liczymy cały czas na Złoczew. Nawet jak zostanie podjęty, to mam wrażenie, że politycy, którzy dzisiaj kierują się sondażami, zorientują się, że kierunek poparcia społecznego się odwraca, to zrobią piórecik i was zostawią, prawda, z tą rozgrywaną inwestycją. Nie miejcie co do tego złudzeń. I w związku z tym dzisiaj jest najlepszy czas, żeby poważnie potraktować perspektywę nieuchronnie zbliżającego, w moim przekonaniu, nieuchronnie zbliżającego się końca. Jest tyle czasu, że naprawdę można takie różne alternatywy znaleźć. I teraz w ramach zakończenia. Wczoraj czytałem taki wywiad posłanki, która tutaj was bierze w obronę z tego regionu. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Młoda osoba. Podejrzewam, że ma jeszcze dosyć ograniczoną wiedzę na temat energetyczny, ale to już tak na marginesie. I ona tak sformułowała taki pogląd, że musimy działać na rzecz Złoczewa, a jednocześnie działać na rzecz pozyskania środków. No nie, te dwie rzeczy razem absolutnie nie pójdą. Tak? No naprawdę, trochę logiki i zdrowego rozsądku. No ale interes polityczny jednak przesłania zdrowe myślenie. Dziękuję.